Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszej szkole będziemy grali wielki finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak wiecie, w naszej szkole często są zajęcia z pierwszej pomocy i te fantomy, na których się ćwiczy, to są właśnie rzeczy zakupione ze środków Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pierwsza pomoc jest bardzo ważna. Pani Asia, która będzie prowadziła zajęcia, jeszcze Wam o tym poopowiada. Ale dlaczego spotykamy się dzisiaj? Bo właśnie w tym roku znów zbieramy pieniążki dla innych dzieci, które są w potrzebie, które chorują. I Wy dzisiaj będziecie mieć okazję kwestować razem z panem starostą, którego dzisiaj bardzo serdecznie witam w naszym gronie, ponieważ jest taki czas pandemii, nie możemy za bardzo chodzić, jest to dla Was niebezpieczne, więc zrobimy to w tym roku troszkę inaczej. Ale myślę, że także nazbieramy dużo pieniążków i pomożemy tym dzieciom. Jak widzicie, przed Wami stoi puszeczka, do której pan starosta i wielu innych wolontariuszy, czyli osób, które zbierają pieniądze na ten cel, zbierają pieniążki do środka i proszę Was, żebyście, jeżeli macie pieniążki i ochotę, żeby wrzucać właśnie do naszej puszeczki pieniążki. Zanim to uczynimy, to może pana starostę poproszę o kilka słów. Bardzo dziękuję za zaproszenie pani dyrektor i gronu pedagogicznemu. Bardzo dziękuję serdecznie Wam, drogie dzieci, że chcecie brać udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie tylko pomaganie, ale przede wszystkim edukacja. Edukacja dla każdego z nas, że obok jest człowiek, który czasem potrzebuje pomocy i warto wyciągnąć do niego dłoń, pomóc. Dlatego w tej akcji bierzemy udział. Życzę wszystkim, aby zdrowie nam dopisywało i abyśmy mogli pomagać drugiemu człowiekowi. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Pani Asiu, pani Kasiu, proszę pojedynczo może klasami dzieci poprosić. Klasa pani Kasi podchodzi powolutku. Przecież w nas na cudzy los obojętności pokazał czas miłości, czas nie zostawiając wątpliwości. Gdy wasze serca w naszych sercach rozbudziły słowa te, że przecież w życiu przede wszystkim yeah. ludzka życzliwość liczy się. Niech rozbrzmiewa w dzień i w nocy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Moi drodzy, pierwszej pomocy powinniśmy uczyć w szkole od najmłodszych lat. Jest to bardzo ważna umiejętność dla Was, bo nie wiecie,
kiedy znajdziecie się w sytuacji, że życie lub zdrowie drugiego człowieka będzie zależeć od waszej reakcji. Więc my systematycznie uczymy działań, żebyście po prostu w takiej sytuacji zareagowali i mieli tą wiedzę, jak macie tej osobie pomóc. Więc nie bójcie się. Czasami jak nie będziecie czegoś wiedzieć, to lepiej jest zareagować, niż nie robić nic. Dzisiaj na zajęciach, które dla was przygotowałam, będziemy uczyć się resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej, dziecka, oraz będziemy uczyć się, jak się opatruje zranienie i będziemy uczyć się, jak zaopatrzyć rękę, kończynę górną przy złamaniu. Więc teraz wam wszystko pokażę, opowiem i będziemy ćwiczyć. Jeśli sobie idziemy, mamy zwykły dzień i znaleźliśmy się w sytuacji, że widzimy osobę, która leży, jest poszkodowana. Pierwsze co robimy, patrzymy się wokoło, czy nasze podejście, możemy podejść do tej osoby, czy nasze podejście jest bezpieczne, bo wy musicie być bezpieczni. Musicie udzielić tej osobie pomocy, ale przede wszystkim wy musicie być bezpieczni. Dlaczego? Bo jeśli wam się coś stanie, to za chwilę będzie dwie osoby, którym trzeba udzielić pomocy. Więc wasze podejście musi być bezpieczne. I wtedy patrzymy, czy w otoczeniu tego człowieka nie zwisają jakieś kable wysokiego napięcia, żeby was nie poraził dom, tak? Czy ta osoba na przykład znajduje się blisko ruchliwej jezdni, tak? To musimy wtedy zrobić tak, żeby zabezpieczyć to miejsce, żeby udzielić pomocy, ale żeby nam się nie stała krzywda. Wiemy, o co chodzi? Czy ta osoba na przykład leży gdzieś, gdzie przed nią jest wielki ruch z wodą i nie możemy jego przekroczyć bezpiecznie. Wtedy, moi drodzy, jeśli podejście do takiej osoby zagraża waszemu bezpieczeństwu, nie podchodzicie do niej, nie udzielicie jej pomocy. Wtedy dzwonimy, szukamy pomocy służb specjalistycznych. Jest to zrozumiałe? Tak? Okej. Okay. Ale przypuśćmy, że podchodzimy do osoby i nasze otoczenie jest bezpieczne, więc podchodzimy zawsze do osoby od strony nóg, tak żeby nas widziała. Widzicie? Od strony nóg. Ten fantom nie ma nóg, ale wyobraźmy sobie, że to jest zwykły leżący człowiek, tak? Podchodzimy do tej osoby i od razu krzyczymy: halo, czy mnie słyszysz? Halo! No i patrzymy. Jeśli reaguje, no to mówię, co ci się stało, gdzie się skaleczyłeś, na przykład coś ci dolega, czy boli cię głowa. Wszystko się pytamy, tak? Jak się czuje i w ogóle, czy boli brzuch. Ta osoba nam zaraz odpowie. I jeśli jest przytomna, wtedy dzwonimy. Gdzie dzwonimy, żeby udzielić? 112 bądź? Karetka. Tak, a pogotowie jaki ma numer? 999. Bardzo dobrze. 999. Słuchajcie, 112 to jest numer alarmowy. Najlepiej pod ten numer zadzwonić, ponieważ pani, która jest która odbiera te telefony, przekieruje do tych służb, których oczekujecie, że zawiadomi i straż, i policję, i pogotowie. Dobrze? I teraz tak, moi drodzy. Podchodzicie do tej osoby i mówicie: halo, czy pan mnie słyszy? Czy mnie słyszysz? I pierwsze co robicie, wy musicie, jak jesteście sami, wołać: halo, pomocy, czy ktoś mi może pomóc? Bo nie możecie zostać sami. Nie możecie z taką osobą zostać sami, bo druga osoba będzie was wspierać, albo jak będzie trzeba zrobić RKO, czyli resuscytację krążeniowo-oddechową, to możecie opaść w sił. I wtedy ta druga osoba wam pomoże, tak? Bądź będzie zwyczajnie was instruować, co macie robić. Ok? I podchodzimy do tej osoby: halo, czy mnie pan słyszy? Czy mnie słyszysz? No, nie słyszę. To wtedy podchodzimy w ten sposób, zobaczcie, łapiemy tutaj za barki, delikatnie wstrząsamy. Halo, słyszysz mnie? No, ale jeśli dalej nie reaguje, zawołaliśmy pomoc, to musimy, słuchajcie, zobaczyć, czy ta osoba w ogóle oddycha. Tak? Musimy zobaczyć. Teraz jest pandemia, kochani. Teraz żyjemy w trudnych czasach, więc nie możemy zrobić czegoś takiego. Widzę, słyszę, czuję. Czyli nie możemy przyłożyć policzka do tej osoby, ponieważ
musimy zachować bezpieczny odstęp. Tak? Więc musimy, słuchajcie, udrożnić drogi oddechowe. Zobacz, co jest... A, jeszcze przepraszam, o ważnej rzeczy zapomniałam. Wiecie, o czym zapomniałam? Zapomniałam o środkach naszego bezpieczeństwa, czyli naszych barierach ochronnych. Najważniejszą barierą ochronną, jeśli udzielamy komuś pomocy, obojętnie, czy jest przytomny, czy nieprzytomny, są rękawice ochronne. Zobaczcie, to jest nasza bariera, żeby chronić nas przed kontaktem z krwią, czy śliną, czy różnymi płynami ustrojowymi osoby poszkodowane. Popatrzcie, jak nakładam rękawiczkę. Dobra. Najpierw dmucham, sprawdzam, czy ona jest... Nie jest dziurawa, tak? Ok. I ubieram rękawiczkę z oczu. Drugą rękawiczkę również sprawdzam, jej szczelność. Ta też nie jest dziurawa, bo pompował się balon, tak? Więc muszę rękawiczki ubrać. Każdemu później rozdamy parę rękawiczek, pani dyrektor, żebyście mieli rękawiczki w plecaku, bo to będzie was chroniło przed właśnie tymi rzeczami, o których mówiłam, krwią, czy śliną, czy płynami ustrojowymi tej drugiej osoby. A będziecie pewni, że jesteście zabezpieczeni. Uwaga, i podchodzimy, no i patrzymy. Nie mogę, pamiętam, w tych czasach nie mogę po prostu zobaczyć, czy ta osoba, tak zbliżyć się do tej drugiej osoby, tak? Więc co robię? Słuchajcie, patrzę najpierw, odchylam, udrożniam drogi oddechowe. Popatrzcie, kładę rączkę na czole, udrożniam drogi oddechowe i patrzę, czy w jamie ustnej, tak? Nic się nie znajduje. I teraz sprawdzam, czy ta osoba oddycha. Jak sprawdzę? Klatka piersiowa osoby, która oddycha, się unosi przy wdechu, przy wydechu opada, tak? To już widzę. Jeśli ta osoba oddycha, układam ją w pozycji bezpiecznej, tak? I czekam, aż karetka przyjedzie. Oczywiście osoba, którą proszę o pomoc, proszę ją, zadzwoń na pogotowie i powiedz, że tutaj, zadzwoń pod numer 112 i powiedz, że jest osoba, która uległa wypadkowi, musicie wiedzieć, że musicie tak. Jeśli jesteście sami, bądź jest osoba, która wam pomoże, musicie podać po pierwsze, gdzie się znajdujecie, czyli jestem w Bogdanowicach, znajduję się w szkole podstawowej, na parterze, przede mną leży osoba nieprzytomna, ale oddycha. Ułożę ją w pozycji bezpiecznej i czekam na państwa ingerencję. Nie możemy się rozłączyć sami. Musimy czekać, aż pani, która odbierze, bądź pan, tą rozmowę naszą powie: dobrze, możesz się wyłączyć, ok? Czyli jak się nam musisz powiedzieć, gdzie jesteś, co się stało, jak się nazywasz, tak? Co musisz powiedzieć, kto opowie? Jeszcze raz powtórzy. Proszę. Gdzie się znajdujesz? Tak. Co się stało? Co się stało i jak się nazywasz? Bardzo dobrze. Ok. Czyli w pozycji bezpiecznej ugadamy, jeśli osoba oddycha, tak? Jeśli osoba nie oddycha, bo nie unosi się klatka piersiowa, bo nie czuje, bo nie widzę, żeby tutaj, nie wiem, jakieś, nie czują, że lusterko przyłożyć, jak mamy, że jakaś para wychodzi z ust, ale najczęściej, ale od klatki piersiową obserwujemy, to zaczynamy RKO, czyli resuscytację krążeniowo-oddechową. Jak ją wykonujemy, proszę państwa? Popatrzcie, stabilnie pękamy sobie na dwa kolana. Wytyczamy sobie miejsce, w którym będziemy uciskać klatkę piersiową. Popatrzcie, to jest linia słupków. Widzicie? Każdy ma słupki z nas. Każdy. Jesteśmy ssakami, tak? Każdy ma słupki. I teraz popatrzcie, między słupkami układam rękę. Jedną w ten sposób, drugą w ten sposób. W ogóle RKO zaczynam od masażu serca. 30 uciśnięć. I przechodzę do oddechów. I teraz popatrzcie, stabilnie uklękłam, przyłożyłam ręce, przechodzę, czyli popatrzcie, przenoszę ciężar na barki, mam łokcie wyprostowane, zobaczcie, ręce są proste. Dlaczego? Dlatego, że tutaj będę działać siłą, tak? Działać siłą. Nie mogę ugiąć, bo wtedy to nie będzie skuteczne. Muszę mieć wyprostowane ręce, przeniesiony ciężar ciała i całą siłą uciskam, tak? Słuchajcie, zaczynam od 30 uciśnięć, po czym przechodzę do 20 oddechów. Jeszcze raz, tak, pokażę.
30 dziedziną przechodzę do dwóch oddechów ratunkowych. Proszę Państwa, idziemy. Pamiętajcie, że ta druga osoba Wam się przyda. I prowadzę ten masaż do momentu, RKO, masaż serca plus oddechy, prowadzę do momentu, kiedy osoba zacznie oddychać, bo ja oczywiście cały czas kontroluję. Po drugie, kiedy do momentu, aż przejmie pogotowie te funkcje, czyli ktoś przyjedzie ze służb medycznych i przejmie nasze działania, lub do momentu, kiedy opadnę z sił, już nie mogę. A co z COVID-em? Właśnie. W tej sytuacji, kiedy mamy COVID, proszę Państwa, nie robimy oddechów ratunkowych. Robimy tylko uciśnięcia. 30 uciśnięć. I czekamy chwilkę i znowu 30 uciśnięć. Więc no, w takiej sytuacji się znajdujemy teraz. Także zaraz weźmiemy osobę chętną. Poczekajcie, zdezynfekuję. Kto chce? Chodź Adam, chodź Maja, ale poczekaj na chwileczkę, usiądź najpierw Adam. Te mają taką fajną cechę, że jak się dobrze naciśnie, to jest taki pik. Popatrzcie, Ania się Wam pokaże. Słyszycie? Słyszycie? I musi tak kliknąć, jak źle naciśniecie rączkami za słabo, to się tak nie da. Damy to na materac. Jednemu. Kika, dobrze. Ania. I pamiętamy, że teraz jak jest COVID, wykonujemy tylko ile uciśnięć? 6. Super. A gdzie uciekamy? A dlaczego? Klatka piersiowa między ciśnieniem słupków. Pani Asiu, a dlaczego tylko uciśnięcia? Bo? Dlaczego tylko uciśnięcia? Bo uciśnięcia też spowodują oddech, płytki oddech, ale też i krążenie krwi po całym organizmie. Bo my uciskając, to działamy jak serce, a wiemy, że serce tłoczy krew i rozprowadza po całym organizmie, tak? No, na kolana. Słuchajcie, to naprawdę tak, trzeba tak, użyć siły, żeby... Trzeba użyć siły. Słuchajcie, tutaj, popatrzcie, nasadą dłoni, zobaczcie. O, i tak. Nasadą dłoni uciskasz. Nasadą dłoni, czyli. No, to nie jest takie proste. Popatrzcie, tutaj tym miejscem uciskamy. Nie tak. Właśnie tym miejscem, nasadą dłoni. A ja ręką. Musi kliknąć, zobacz, nie możesz siedzieć na nogach, musisz się tu popatrzeć. Proszę ręce w łokciach. Maja zrobił uderzenie przedsercowe. Tak, słuchajcie, ale prawdziwy człowiek nie klika. Po to się uczymy, jak mocno należy ucisnąć, żebyście w sytuacji, w której musicie wykonać to, wiedzieli, jaką siłę dołożyć, tak? Ale musimy super, dziękujemy bardzo. Kto chce jeszcze spróbować? Zrobimy tak, żeby każdy sobie ucisnął 5 razy. Poczekaj, musicie po kolei przychodzić, a my będziemy dezynfekować. Nie robimy wdechów, tylko uciśnięcia, dobrze? Ważna jest rzecz, zawsze do poszkodowanej osoby, muszę Wam to powiedzieć, bo ja to wiem. Ja to po prostu już odruchowo działam. Podchodzimy od prawej naszej strony.
bo serduszko znajduje się po lewej. Będzie łatwiej Wam ucisnąć serduszko, dobrze? Tak już mam pochodzimy od prawej strony. Wielki finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jest taka akcja, w czasie której zbieramy pieniążki dla innych dzieci, które chorują, potrzebują naszej pomocy. Ale dzięki też tej fundacji mamy sprzęt w szkole i uczymy się udzielać pierwszej pomocy każdemu, kto jej będzie potrzebował. Dzisiaj pani Asia poprowadzi dla Was taki pokaz i pokaże, jak udzielić pierwszej pomocy, jak opatrzyć, kiedy nam się coś stanie. Ta umiejętność może Wam się przydać w Waszym przyszłym życiu. To nieważne, że jesteście mali. Czasami takie małe dzieci naprawdę potrafią się zachować jak prawdziwi bohaterowie. Moi kochani, zanim to się zacznie, to jeszcze zauważcie, przed Wami stoi puszeczka. Widzicie ją? Do takich puszeczek wolontariusze zbierają pieniążki, żeby kupić sprzęt medyczny. I my dzisiaj wrzucimy też do tej puszeczki pieniążka. Macie pieniążki jakieś? Super! No to może po kolei będziemy pani Wiolu podchodzić i wrzucimy do puszeczki pieniążki. Proszę bardzo, pani Wiola zacznie od swojej młodszej grupy i każdy sobie sam rzuci. Kto będzie chciał, nie musi ktoś rzucać, jak się ktoś boi albo nie chce. Proszę, kto chce, rzuca pieniążka. Powolutku, ślicznie. Brawo! Nigdy nie było przecież w nas na cudzy los. Kto nie chce, nie musi. Kto ma ochotę, rzuca pieniążka. Masz ochotę pieniążka rzucić, to możesz rzucić. Pokazał czas miłości, czas nie zostawiają wątpliwości. Gdy wasze serca. Proszę bardzo, starszą grupę zapraszam. Słowa te, że przecież w życiu przede wszystkim yeah. Ludzka życzliwość liczy się. Niech rozbrzmiewa w dzień i w nocy wielka orkiestra świątecznej pomocy. Zapraszam wszystkich dorosłych pracowników szkoły, którzy mają ochotę wrzucić pieniążka, bardzo proszę do puszki, dlatego że wszystkie osoby dorosłe, które wrzucą pieniążka do naszej puszki w szkole, którą dzisiaj mamy, mogą sobie wybrać kolorowy kubeczek. Proszę bardzo, pani Bożenko, wybieramy kubeczek. Pani Gosiu, pani Bernatko, kto wrzucił do puszki legalnie, wybiera sobie kubeczek. Moi kochani, siedzimy wygodnie? To teraz pani Asia, wam coś opowie. Posłuchajcie uważnie. Stop. Że każdy z nas
nas może ulec jakiemuś skaleczeniu, tak? Kto ulec skaleczeniu kiedyś? To komu krewka leciała na przykład z rączki, z kolanka? No kto? Koleżankę. I będziecie gdzieś jechać sobie rowerem, na przykład jak będziecie, no na przykład też, będziecie dalej starsze, i koleżanka upadnie z krewi, będzie z głowy lecieć. Co musimy? Musimy ją opatrzyć, pewnie, żeby się nie bała, tak? Czyli, co najpierw pokażemy rękę? Pokażemy rączkę, bierzemy. Kto jest, kto by chciał, żebyśmy zabandażowali? Był ranny. Kto chce być ranny? Tak na tak nie wiedziała. Wypole Franka. Franka sobie usiądzie na krzesło. Popatrzcie. I popatrzcie. Musimy sobie wyobrazić teraz, że Franek sobie, nie wiem, kroił ogórka i Franek tutaj się skaleczył. Teraz czerwonym pisakiem ci narysujemy, że tak na niby to jest krew, dobra? I Franek się skaleczył w dłoni. Co robimy, udzielając pierwszej pomocy? Musimy mieć, popatrzcie, rękawiczki, które nas zabezpieczą, żebyśmy się od Franka krwią nie ubrudzili, tak? I co robimy? Mówimy, Franiu, nie płacz, ja ci pomogę. Musimy uspokoić tą osobę, która skaleczyła się, bo ona płacze. Tak? Pies jej źle płacze. O, popatrzcie, jak się Franek skaleczył. Zobaczcie. Pokaż Franek. Tak, Franek się skaleczył. I co? Franek płacze, więc mówimy, Franiu, nie płacz, my ci udzielimy pomocy. Już uspokój się. Musimy go uspokoić. Tak. I co robi Franek? Franek, jak mu krew leci, pierwsze co robi, i każdy z was musi zapamiętać, żeby się sam, sam zabezpieczył. Więc Franek przyciska ręką miejsce zranienia i mówię do niego, Franek poczekaj, ja już ci pomogę. Co robię? Podchodzę do Franka i muszę mu przemyć tą ranę. Rana cięta, czyli jak się przepniemy nożem, jest czysta. Jest to najczystsza z ran. Ale mamy w domu zawsze coś, żeby tą ranę oczyścić. Zanim ją zabandażuje, musimy ją oczyścić. Więc Franek, weź rączkę i teraz co robię? Frankowi, mamy w domu na przykład taki środek specjalny do ran, a jak nie mamy tego, to przemywamy wodą, tak? Wiemy? Tak, wodę mamy w kranie, zawsze, nie? Przemywamy, zobaczcie. Frankowi, właśnie jak mu krew leci, zobaczcie. Teraz mu całkiem krew leci. Popatrzcie, pierwsze co robię, nakładam opatrunek na ranę. Nakładam i mówię tak. Franek, przytrzymaj. Franek trzyma, widzicie? I już mu krew nie leci, bo Franek trzyma na ranie opatrunek. I co? Idę sobie dalej i biorę. I biorę co? Biorę, co to jest? Bandaż. Zobaczcie, on jest tak zabezpieczony, że wiemy, że on jest czysty. Czysty, nie ma żadnych tutaj bakterii. Wyciągamy bandaż i teraz zabandażujemy rączkę Frankowi. Zobaczcie. Franek, oczywiście cały czas mówimy Franek. Podnieś rączkę. O, i ja popatrzę, trzymam i bandażuję, Franiowi głowę. Rękę. Ja już chciałam głowę zabandażować. Tutaj, popatrzcie, tu i teraz zrobię coś takiego, skręcam i daję między palcami, zobaczcie, żeby ten opatrunek nie spadł, ten jest, no. Popatrzcie, kciuka podnoszę, widzą maluchy? Widzą maluchy? Kciuka, jestem duży palec, kciuka, okay, jestem duży palec, wszystko dobrze, dobrze. Wydrostuj ręce, wydrostuj, popatrzcie, ten bandaż jest duży, ale to nic, o. Jak bandażujemy rękę, nie możemy za bardzo ściskać, żeby tutaj był przepływ krwi, tak? Żeby ta rączka była ładna, żeby nie drętwiała. I zabandażowaliśmy Frankowi rękę. Popatrzcie, urywam. Jesteś w polu, nie masz tam. Jestem, popatrzcie, nie mam nożyczek. Mam nożyczek i radzę sobie, robię dziurkę w środku
i rozrywam banasz. Zobaczcie. Robię guza. O, daję jedną część, drugą. I pani robi piękną wartkę. I tutaj piękną pokartkę, bo zrobimy Franek. Będziesz miał piękną pokartkę. Cieszysz się? Popatrzcie. Tak, Franek jest zaopatrzony. Pomogliśmy mu. Pokaż dzieciom wszystkim, jak wygląda. Widzicie? Widzicie, popatrzcie. Piękny opatrunek, wszystko się trzyma. Krew mu nie leci. I krwi nie widać. Pokaż wszystkim Franek. Dobrze. I Franek sobie siada na swoje miejsce. Krankowy się nie stało, bo zabezpieczono rękę ma. Franek już dobrze się czuje. Uwaga. Ale na przykład wjechała sobie tutaj dziewczynka. Ty masz na imię? Jowitka, chodź Jowitka. Jowitka jechała rowerem i upadła. Bo nie wzięła kasku. Nie wzięła kasku, a wiemy, że kask trzeba mieć, tak? Żeby chronić głowę. Mama, ale to jest banda. Jedzie sobie, jedzie. I upadła i zdrawca. Starła sobie tutaj dużo na głowie. Popatrzcie, jak ma ranę. Zobaczcie, jak ma ranę. Co mamy teraz zrobić? A Wikronia pokaże. A ty płacz. To jest tak samo rana. Jak leci krew, to znaczy, że skóra jest przecięta albo przetarta i leci krew. Czyli też zawsze musimy zabezpieczyć. Tu ona upadła, więc ma też pewnie brudne ręce, w piasku, wszędzie. To my też bierzemy szybko jakieś środki, jak mamy ze sobą, jak mówiła pani Asia, woda. Najlepsza jest woda mydło. Nie ma mydła, jest woda. Mamy gdzieś tam środek dezynfekcyjny, to mamy. To przepsikamy też, przemywamy wszystko ładnie. Robimy to, jak się nam uda, to robimy szybko, jak się nam uda, to robimy wolno, ale musimy zrobić tak, ponieważ jest to nad okiem na przykład, nie? To nie możemy tak psiknąć, bo oko zalejemy. To psikamy na ten opatrunek. My psikamy na opatrunek. Jak mam tutaj dwa, przecieramy jej tu, a tu są dwa. Dwa są, prawda? To ten brudny, co był, odwracamy i przykładamy, żeby było grubiej. Bo mamy na przykład tylko jedną część. Nie nalało się do oka? Nie nalało. Wszystko jest pięknie. I teraz tam, jak ona też przytrzyma nam tutaj, ponieważ mamy, a my mamy tylko dwie ręce, prawda? A dwie moje i dwie tej rannej dziewczynki, to są cztery ręce. I można sobie zawsze poradzić. Sprawdźmy, my to mamy takie duże, szerokie bandaż. Postaram się oczy nie zabandować. Widziałaś jeszcze, nie? Mówię, płaczą. I też zawsze łapiemy, tak jak pani Asia pokazała, zawsze na ranę. Czyli ja to już łapię koleżance, a ponieważ, ponieważ ona ma włosy takie ładne, długie, nie będziemy się bawić w to, czy ją trzeba włosy dać na bok, czy nie, obandażowujemy. Bo później od tego jest, jak przyjdzie na przykład do lekarza, czy gdzieś tam do domu, to musimy złapać jej to oko. Bandaż szeroki na małym dziecku to jest dramat. Tak? Ale pacjent nie wybiera. Pacjent nie wybiera. Ale najpierw robimy tą opaskę, która nam zjechała na oczy. Opaskę, żeby dobrze zamocować. Tak? Ja skręcę. Szeroko, ja skręcę, żeby było lepiej. I później robimy tak. Na tym robimy sobie jeszcze takie ładne coś, przytrzymujemy, żeby zawsze drugi stopy było. Taki czepek to się mówi. Robimy zakładeczkę, żeby dobrze zawinąć. To jest zawsze tak, z dołu do góry. Z dołu do góry. Zawinujemy, złapiemy na oko, nie widzi nic. I też, jak założyliśmy, to znowu skręcamy, mamy jeden bandaż, bo jeszcze jest taka metoda, którą się robi. Robi się na dwa. Tym zawijamy, wygląda pięknie. Zobaczymy, czy nam krew nie leci na wylot. Jeszcze raz mocujemy. Dookoła raz jeszcze, żeby było grubsza warstwa tam, gdzie jest. A ponieważ nam tu bandaż już się kończy, to wcale nie musimy go obcinać albo wiązać. Zrobimy tak, zakładamy za uszy. Proszę popatrzeć, jak ona ładnie wygląda. Pokaż, pokaż, pokaż.
Pokaż każdemu. Popatrzcie, jakie nerw ma głowę za bardzo gorąco. Widzicie? Widzicie, które nie leci. Już jest zaopatrzona. A z tyłu ma taki ładny, specjalnie zrobione za włosy. No, ma fryzurę. Fryzurę. Słuchajcie. Uwaga. Uwaga. Musicie wiedzieć, że przy pranek czy jobitka. Jak ma opatrunek założony, musi pokazać to mamie, tak, i tacie, i rodzice pójdą wtedy do lekarza zobaczyć, czy ta rana nie jest głęboka, czy zwyczajnie to wystarczy, tak, czy nie trzeba szyć. I trzeba powiedzieć mamie, na przykład jałbitka upadła, uderzyła się w głowę. I musi mówić mamie, czy na przykład, mama się pyta, boli cię głowa? Nie. Ale na przykład jałbitka może powiedzieć, tak mi jakoś dziwnie w brzuszku, trochę mi się w głowie kręci, jest mi niedobrze, to wszystko trzeba powiedzieć mamie, bo to naprawdę, tak, bo to naprawdę jest ważne, bo jak upadła na coś twardego, uderzyła się w głowę, to nie tylko zdarła skórkę lub rozcięła sobie skórę, mogło jeszcze być tak zwane wstrząśnienie mózgu, bo mózg to jest w środku, takie najważniejsze nasze, najważniejszy narząd, prawda, myślimy, czujemy i on jest jakby w puszce i on tam sobie lata, jak upadniesz w drzewo, to może być wstrząśnienie mózgu, to jest niebezpieczne, bardzo, dlatego zawsze trzeba mówić mamie. A teraz mamie, musimy jakiś bandaż jeszcze poszukać na ten czekaj, na dwa bandaże, żeby zdjąć i zabrać. Ja też, ja. Zawsze mówimy, co się dzieje po urazie. Mama musi wszystko wiedzieć. Nawet jak się nic nie dzieje, mam bandaż na nodze, na ręce. Przychodzę do domu, mówię, mamo, upadłam, uderzyłem się. I wtedy mama będzie myślała, aha, upadło, uderzyło się, może się nic nie dzieje, ale jak będzie tam może złamanie, może też gorszego. Zawsze zaprowadzi do lekarza. Także wszystko trzeba mówić mamie, jak ktoś miał jakiś uraz. Uwaga, słuchajcie, teraz już nie będziemy brać osoby chętnej, bo będziemy mieli zajęcia co jakiś czas, będziecie mieli ze mną i wtedy będzie każdy miał zawiązaną rękę albo głowę, dobrze? Przecież w nas na cudzy los obojętności pokazał czas miłości, czas nie zostawiając wątpliwości. Gdy wasze serca w naszych sercach rozbudziły słowa te, że przecież w życiu przede wszystkim yeah. ludzka życzliwość liczy się. Niech rozbrzmiewa w dzień i w nocy wielka orkiestra świątecznej pomocy. Przy ludzie
świątecznej pomocy. Szanowni Państwo, 31 stycznia, 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy serdecznie wszystkich do wrzucania do naszych puszek, do wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez cały dzisiejszy dzień jesteśmy na terenie miasta i również powiatu, i całego powiatu głubczyckiego. Grają z nami władze samorządowe, placówki handlowe, przedszkola, szkoły, jednostki ochotniczych straży pożarnej oraz nasi harcerze. Mamy nadzieję, że mimo pandemii nasza głubczycka społeczność wspomoże Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy datkami. Puszka jest ciężka. Do tej pory są Państwo bardzo hojni, za co serdecznie dziękujemy. Miło nam poinformować Państwa, że wśród głubczyckich motocyklistów mamy również grupę Morsów, która 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczciła właśnie w ten oto sposób. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w imieniu głubczyckich motocyklistów, którzy chcieli pomóc w zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także dziękujemy również i pozdrawiamy wszystkich. Dzień dobry, witamy wszystkich w Telewizji Pogranicze. Dzięki panu Marianowi mamy okazję i pretekst, żeby się spotkać pod ratuszem, a między innymi też dołączyć się do wszystkich grających w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dokładamy się jako motocykliści głubczycy do tego szczytnego celu, dlatego że też, że nikt nie wie, kiedy będzie potrzebował takiej pomocy. Zapraszamy, dziękujemy. Witam serdecznie. Dzisiaj robimy zbiórkę pod głubczyckim ratuszem. Mamy tutaj pana starostę Piotra Soczyńskiego i zbieramy na Wielką Orkiestrę Siema. Gramy do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Brawo! Brawo! Nigdy nie było przecież w nas, a cudzy los obojętności. My jesteśmy ze szkoły w Pilszczu, ze szkoły podstawowej w Pilszczu. Kwestowaliśmy rano po mszach świętych, nazbieraliśmy 636 zł. Wątpliwości w wasze serca, w naszych sercach rozbudziły słowa te, że przecież w życiu przede wszystkim ludzka życzliwość liczy się. Niech rozbrzmiewa w dzień i w nocy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jestem Karolina Soczyńska i kwestowałam pod sklepem Intermarché. Kwestowałam w sobotę od godziny 11.30 do godziny
12:45. Ludzie byli bardzo hojni, za co dziękujemy z głębi serca. Jeszcze na razie nie policzyliśmy, ile zebraliśmy, ale zobaczymy. W trakcie, dziewczyny, ile zebrało z jednej kłopoty? Zebrałyśmy 2237 zł i 53 grosze. Tak. Dzień dobry. Witamy widzów Telewizji Pogranicza. Jesteśmy oczywiście z pięknej ziemi głubczyckiej. I zbieramy pieniążki. W tej chwili to my już je liczymy. To już jest ogromna kasiora, którą głubczyczanie i nie tylko cały powiat wydał na woś. Pozdrawiamy. Paterek Mariola, przedszkole Picolino z Głubczyc. Ta zbiórka została dokonana w przeciągu półtorej godziny w naszym przedszkolu. Rodzice upiekli ciasto i sami je później zakupili. I ta ogromna kwota, bo widzę, że już będzie ogromna, to dzięki tym właśnie osobom wyjątkowym, na które zawsze mogę liczyć. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie z 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która gra w tym roku na laryngologię, otolaryngologię i diagnostykę głowy. Nasi wolontariusze od godziny 16 spotykają się w sali 32 w Domu Kultury i przeliczają pieniążki zgodnie z naszym protokołem. Witam tutaj również serdecznie z naszym sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z naszym radnym sejmiku wojewódzkiego i gospodarzem tego obiektu, panem Zbigniewem Ziółko. Witam serdecznie pana starostę Piotra Soczyńskiego, który jest również naszym wolontariuszem w tym roku na orkiestrze, oraz pana zastępcę burmistrza Kazimierza Bedrej. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę z kolejnej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hojność ludzi nie zna granic i 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na pewno będzie tym udanym, choć nietypowym. Nietypowym dlatego, że nie mogliśmy się spotkać, nie mogliśmy zorganizować większej imprezy, tak jak to miało miejsce lata wcześniej, ale mam nadzieję, że uśmiech na ulicach i serdeczność Państwa wynagrodzi to wszystko. Szanowni Państwo, bezinteresowna pomoc Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy daje nam poczucie, że uczestniczymy w czymś dobrym, w czymś użytecznym. Daje nam poczucie, że budujemy lepszy świat, pomagamy ludziom, tym, którzy potrzebują pomocy i będą ją potrzebować. W obecnych uwarunkowaniach przy pandemii, przy wielu ograniczeniach i reżimie sanitarnym, gdzie musimy nosić maseczki i zachowywać dystans społeczny, nie było bariery, aby wspomóc ten szczytny cel i zebrać pieniążki. Mogliśmy to zrobić w sposób tradycyjny lub w sposób z dala czynny, ponieważ były stworzone nam takie warunki. 29 finał pokazuje nam, że powstała więź społeczna, powstała wspólnota ludzi dobrej woli, która została stworzona przez darczyńców, wolontariuszy i personel medyczny, który będzie udzielał pomocy dzięki zebranym pieniążkom. Szanowni Państwo, miejmy nadzieję, że 30 finałowy orkiestra w przyszłym roku, która się odbędzie, będzie w lepszych okolicznościach. Dziękuję. Szanowni Państwo, nam jest niezmiernie miło, że my jako Miejskie Osiedle Kultury gramy od początku, ale w tym roku nietypowo gramy, bo nie gramy w sensie muzycznym. Ale tak jak możemy, tak pomagamy przy organizacji, bo nasza komenda chówca ZHP tutaj naprawdę niesamowitą pracę przy tym robi i myślę, że no miejmy nadzieję, że mimo tych nietypowych warunków, w których właśnie się odbywa dziś tegoroczne granie, że będzie kolejny rekord, bo jak do tej pory z roku na rok były bite rekordy, zobaczymy, czy to się również teraz uda, bo tu nie chodzi o ten rekord, ale rekord świadczy o tym, jakby wszędzie były rekordy, że coraz więcej środków będzie na służbę zdrowia, na pomoc właśnie tym najbardziej potrzebującym. Tego sobie życzmy, bo ja ostatnio, będąc w szpitalu, leżąc na koronawirusa, leżyłem też na łóżku Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także wszystkim życzę zdrowia w związku z tym i jak najwięcej pomocy wszelkiej. Jeszcze raz w imieniu nas wszystkich, całego sztabu, wszystkich wolontariuszy, wszystkich służb, strażaków, Urzędu Miejskiego, Powiatu Głubczyckiego, jak również wszystkich ludzi dobrej woli i serdecznie, z całego serca dziękujemy Państwu za ten gest dobrego serca, za wspieranie naszej orkiestry.
i do zobaczenia w przyszłym roku na 30. finałowym finale, który miejmy nadzieję zebierze nas licznie przy Ratuszu Miejskim, gdzie będą mogły występować nasze przedszkolaki, gdzie będzie dużo zabawy, śpiewu i radości. Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy. Czuwaj! Pieniążki są już podliczone. Uzbieraliśmy 2 850 zł 40 groszy. Dodajmy w 1,5 godziny. W 1,5 godziny, dokładnie. Dziękuję bardzo. Marcelina Podgórska. Kwestowałyśmy w Pietrowicach, w Braciszowie i w Wódce. Teresa Grabowska ze Szkoły Podstawowej w Dzierżysławiu. Zebraliśmy 1792 zł. Kwestowaliśmy w Dzierżysławiu, Wiechowicach, Uciechowicach, Turkowie, Jakubowicach. Dziękujemy wszystkim rzucającym do skrzynki. Dobry wieczór. Anna Komplikowicz-Serwetnicka i pani Aldona Grzywna z przedszkola nr 3 w Głubczycach oraz żłobka miejskiego w Głubczycach. Kwestowałyśmy w ciągu tygodnia pieniążki od rodziców na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Już drugi raz. W tamtym roku podobnie kwestowałyśmy, tyle że była to jakby większa impreza w Głubczycach. W ratuszu. W tym roku niestety z powodu COVID-u nie mogłyśmy tak nagłośnić tej imprezy, dlatego odbywała się ta kwestia tylko w drzwiach, w przedszkolu i w żłobku, ale rodzice i tak byli hojni, za co bardzo dziękujemy. W przedszkolu zebraliśmy 725 zł i 10 groszy, w żłobku 164 zł. Ale myślimy, że w kolejnych latach będzie to jeszcze większa suma, gdyż cel jest szczytny i będziemy bardzo chętnie uczestniczyć co roku w tego typu akcjach. Masz piątki. Wszyscy się śmiali z tego. Zobacz, z dziesiątkami te piątki? A ja mam te piątki. To jest po ile poukładane? Masz 10. Poczekaj, ja tutaj wsypię, bo będzie ci łatwiej po prostu, wiesz? Kupki 50. Podliczone już, czy nie? Tak, podliczone jest. Są napisane, ale zaraz będziemy to policzyć. To wyniesiesz gotówki? Tak. A to są jeszcze te, tak? No. $62. Tutaj mamy królową angielską, a tutaj mamy... Królowa angielska się dorzuciła. Tak, Królewski Bank of Scotland. Śmiesznie. Gramy na całym świecie. Jeszcze tylko 50 muszę. Co policzyć, tak? Tak, ile mamy, bo nie... Tu, nie tu. Niżej. Niżej? No, ale już mu ręka dorzuci. Drużyna Pozytywki Kiedz. W tym roku zebraliśmy 7234,5 groszy. Dziękujemy tych, którzy nas wsparli. Szanowni Państwo, zakończyliśmy liczenie naszych puszek. W jednej puszce mieliśmy 2173,80 zł, a w drugiej mieliśmy 646,17 zł. Trzecia puszka była puszką wirtualną i w trzeciej puszce mamy w całej akcji zbierania byli zaangażowani. Zacznę od wicestarosty, bo to oczywiście myśmy mieli zbiorczą pracę. Jedna puszka nasza, czyli moja, to była moja i wicestarosty. Druga córki. Natomiast mieliśmy też wielu wspaniałych przyjaciół, którzy
włączali się i pomagali i zbierali też do tych puszek, więc Delikatesy Centrum, Intermarché, Głubczycy, motocykliści, tak? Bardzo serdecznie pozdrawiam. Sun Generator i kto tam jeszcze? No było jeszcze wielu wspaniałych wolontariuszy, więc bardzo serdecznie im dziękujemy. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim mieszkańcom Głubczyc, bo to tak naprawdę to darczyńcy byli tymi najważniejszymi osobami. Nie sama orkiestra, ale przede wszystkim ci ludzie, którzy chcą się integrować, chcą pomagać i hojnie wrzucają do puszeczek. Bardzo serdecznie dziękuję. Na pewno zrobimy też rachunek po tej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i powiemy też, jakie mamy dzięki orkiestrze sprzęty w naszym szpitalu. Warto pomagać, warto się spotykać, warto się uśmiechać. Zdrowia życzę, wszystkiego dobrego. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Kolejny raz, kolejny finał i kolejny raz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach kwestował dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku nasi wolontariusze poruszali się po ulicach Głubczyc od 9 rano, za co wszystkim serdecznie dziękuję, wszystkim wolontariuszom, czyli naszym uczniom, a także nauczycielom. Kolejny raz graliśmy i kolejny rekord. W tym roku dwie nasze puszki i wynik 4987,03 zł, nie licząc waluty, która została również uzbierana w puszkach. Wszystkim serdecznie dziękuję, a zwłaszcza Głubczyczanom, którzy tak hojnie wrzucali i zasilali konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do zobaczenia za rok w 30. finale w Ośpu. Siema! Nazywam się Oliwia, jestem z drużyny Paradoks i cały dzisiejszy dzień kwestowałam razem z koleżankami z drużyny. Zebrałyśmy w jednej z puszek 3031,99 zł, a w drugiej puszce zebrałyśmy 2926,89 zł. Marcelina Podgórska, z Pietrowice. Zbieraliśmy w Pietrowicach, w Braciszowie i w miejscowości Wódka. Kwota, którą zebraliśmy, to jest 1693,10 zł. Dziękujemy wszystkim za szczodre serce. Martwe słowa z pustego próżny nie nalejesz. Mawiają czasem dobrzy ludzie. Dla siebie bądźmy więc nadzieją. Niech codzienność będzie świętem. Niechaj nas brzmiewa w dzień i w nocy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szanowni Państwo, właśnie ku końcowi mamy dzisiejszy finał, 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniążki są już pakowane w bezpieczne koperty, które następnie będą pakowane do worków jutowych i w asyście naszych panów ze Straży Miejskiej odwiezione do Sztabu Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu. Kwota, jaką zebraliśmy w tym roku, to 42681,26 zł. Czy jest to kwota duża? Myślimy, że biorąc pod uwagę obecną sytuację pandemiczną, myślimy, że jest dobrze. W tamtym roku zebraliśmy dwa razy więcej, ale było nas dwa razy więcej wolontariuszy, jak również nie było takiej możliwości wpłacenia pieniążków online. Myślę, że bardzo duża część naszego społeczeństwa zasilało zarówno aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak również wpłacało na konto i wysyłało SMS-y. Nasza gotówka w tej kwocie 42681,26 zł. Uważamy, że naprawdę jest, możemy się nią poszczycić. Serdecznie jeszcze raz dziękujemy Państwu za hojność.